Siemaneczko moi kochani, z tej strony Farel i do was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jedzie ze mną cała ekipa. Siemano. I dzisiaj zmierzą się w różnych konkurencjach i zawalczą o 500 zł. A jedną z tych konkurencji jest odnalezienie fistaszka w całym basenie fistaszków. To nie są świstaszki, tylko skoropak. Nie ma tu. Ale prawie jak świstaszki. Nieważne. Jeżeli chcielibyście wykąpać się w takim basenie świstaszków, no to zostawcie łapkę w górę. A o, tyle łapek w górę, ile tu jest świstaszków. 50 tysięcy. Wierzę w was. Jak to policzyłeś? Na wagę. Na wagę. Lecimy z pierwszą konkurencją. Pierwsza runda polega na tym, że każdy z uczestników musi z drabinki wskoczyć na byka i się na nim przez chwilę utrzymać. Nie może wpaść do wody. Jeżeli to się uda, przechodzi do następnej rundy. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi kochani, musimy wylosować szczęśliwego zwycięzcę, który z okazji 200 tysięcy subów wygrywa spotkanie z całą ekipą. Przyjedziemy do tej osoby i zabierzemy ją na jakąś wspólną kolację, obiad. Zależy, co ta osoba będzie tylko chciała. Kopiujemy link spod filmu, klejamy na stronę Random Comment Picker. Ta strona losuje nam spośród komentarzy szczęśliwego zwycięzcę. Jak widzimy, mamy załadowane 3235 komentarzy. Tyle osób wzięło udział w konkursie. I klikamy start. I uwaga! Piotr Minecraft, mieszkam w Warszawie i zjadłbym z wami jakieś ziemniaczki, mięsko, sałatki, taki standardowy obiadek. Piotr Minecraft, jakiś minecraftowy śpir. No dobra, Peter, nie ma problemu. Odezwij się na mój e-mail gamingwithfarel@gmail.com. Oczywiście mój e-mail masz w opisie tego filmu, więc czekam na twoją wiadomość. Prawdopodobnie Piotrek jest jednym z młodszych widzów, biorąc pod uwagę to, że ma w niku napisane Minecraft, ale spokojnie, mój drugi przyjacielu. Ja też mieszkam w Warszawce, więc gdzieś razem wspólnie wyskoczymy z całą ekipką, zjemy jakiś obiadek, jeszcze z tego coś nagramy, więc moi drodzy, subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. A teraz przechodzimy dalej. Pierwsza leci Pinki. Zostawcie dla niej łapkę w górę. Skakuj na byka. Raz, dwa. Oberwałam z ogona. Teraz moja kolej. Adam Mały. Nie jest takie proste. Złamałem nogę chyba. Co? Kolano mi się wykręciło. Płaczesz czy się śmiejesz, bo nie wiem. Nie wiem, czy on udaje, czy nie. Śmieję się. Ale płaczę trochę też. JJK, pokaż, jak to się robi. 3, 2, 1. JJK przychodzi do kolejnej rundy, teraz czas na operatora. Jedziemy. Szaku, mam nazwisko Mateusz Tsunami. Einstein. Na drugie. Einstein. Dobra. Na drugie. 3, 2, 1. Ja bym nie zaliczył! Zaliczamy! Trzyma się! O panie! O Bóg! Spokojnie, stary, to nie Quo Vadis! Nie musisz go za rogi tego wywracać. Wiedziałem, jak to zrobić. Spokojnie. Zaliczone? No, zaliczamy, trzymał nie? Się, trzymał się. Można zaliczyć, no, jakby nie było. Słuchajcie, to teraz między Pinki a Rogalem dogrywka. Ja pierwszy! Raczej mogę pierwszy raz w głowę kopnąć. I co? Skakałeś na byka tyłem? Nie. Tak. Kopałem szaka w głowę. Tak się kończy, kopanie mnie w głowę. Jestem gotowy. Patryk, twoje przeszkody, jak coś, to te piłeczki będą ciebie rzucać. Dobra, Klaudia, uspokój się, bo walę. Nie. Równowaga. Ześlizgnąłem się. Ała! Chłop na nóżki wali na 1,20 m. Patryk, tak. Zaślizgnąłem się, tragedia. Daj mi tego byka. Teraz nie masz szans. Raz, dwa, trzy. Przeskoczyłam byka i uważam, że to jest zaliczone. Siedziałam. Też uważam, że to jest zaliczone. Czy to znaczy, że byk znowu mnie pokonał? Byk pokonał największego byka. Lecimy do drugiej rundy. Druga runda polega na tym, że kto pierwszy trafi tyłem, rzucając do kosza, przechodzi do trzeciej rundy finałowej i walczy o fistaszka. Świstaszka. O świstaszka. Gotowi? Kamień, nożyce, papier, która pierwsza? Jaka walka? Nie no, nie wytrzymam! Oni są niepoważni! Dobra. Myślałem, że się ugadały, nie? Klaudia pierwsza. Uwaga, rzucam. Okej. Okay. Co jest? Blisko! O nie! I uwaga. Hop. Kurde. Dobra, za pierwszym razem. Michael Jordan. Czy
1. Ojej. Hop. 2, 3. Patrz. Szło dobrze. Teraz będzie. Patrz. Pierwsza finalistka. No, Klaudia niestety. Nie trafiał. Jedziesz. Szampiona! Druga finalistka! Widzicie? Nie jest taka łatwa gra o świstaszka. No, tak by się wydawało. Dzisiaj by was ograły! Dzisiaj faceci są do bana po prostu. Zabrakło Krystiana. Dlatego ja dzisiaj jestem prowadzącym. Zaczynamy finałową rundę. Stary, czuję się jak jakimś takim spa, gdzie można sobie czymś takim fajnym poprzebywać, że tak pomasowało. Zajebiste. Tak samo jak zajebista jest ta koszulka. Jak oceniasz? 10/10. 10/10, nie? Link w opisie, Pixi Shop, wbijaj, wariacie. Zaczynamy finałową rundę. Walczycie o 500 zł, kto znajdzie pierwszy świstaszka. Także gotowe? Wpadamy! Justyna, nos! A ja zwyczajnie już nos zatkałam! A jak to przyjemne! To jest relaksujące. A tu już jest świstaszek? Tu już jest świstaszek i możecie go szukać. A już! Macie 2 minuty. Nie mów, że masz. Nie masz. Nie... Mam! Nie mam! Po 2 minutach macie pierwszy challenge. Nie ma szans, że my go znajdziemy. Idź to, to jest moja część. On musi być gdzieś na dnie, ponieważ jest cięższy od całej noga, nie? Więc musi być... Co to było? Normalnie baseniary. To się nie... Ja byś mogła się przesunąć troszkę, dobra? Ja, ej! No nie nasypuj mi, no! No weź! Najgorzej jak tak będę robiła i ci przesypię! Pistaczku, gdzie jesteś? Chodź do mamusi! Dobra! No przestań łapać mnie ze stopy! 2 minuty minęły! Nie, to już! Teraz moje kochane, no? Pierwszy challenge. Gracie w kamień, nożyce, papier, która wygra, dostaje jeden worek, który może napchać sobie ile tylko chce przez minutę i być może uda ci się zapakować tam świstaszka. Potem rozpakujemy to i zobaczymy, czy udało ci się wygrać. Okej, okay, dobra. Jesteś gotowa? Walka o świstaszka. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Pinki wyskakuje, JJ-ka ma minutę. Totalnie! 3, 2, 1, start, minuta! Ale co ja mam? Jak ja mam to zapakować, jak to się nie da? Jakiś patent musisz wymyślić. JJ-ka, 30 sekund! Nie ma takiej opcji. Ja nawet nie miałam tego orzeszka w dłoni, nie wiem, czy on jest ciężki, czy lekki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Zmęczyłam się bardziej niż to warte jest. Dobra, pokaż, ile masz tego worku. I zobacz, co to jest, pół woreczka. Nie dało się więcej. Dobra, idziemy teraz sprawdzić, czy jest tam świstaszek. Czyli sprawdzamy. Trochę nazbierałaś. Trochę jak śnieg. Nie ma tutaj świstaszka. No, JJ-ka, powiem ci tak, źle wykorzystałaś swoją szansę. Powiem ci tak, ja jeszcze mam szansę. Lecimy dalej. Wracamy do gry, 3, 2, 1, go! Ja mam inną technikę. Inną? Mhm. Jaką? Nie mogę powiedzieć, bo Justyna będzie ode mnie zżynać. Justyna, jak tam penetruje dno! Dobra, moja technika jest jednak bez sensu. Czy mogłabyś przesunąć stópkę? Co robisz? Co to ma być? Co to miało być? Justyna! Nie jemy chrupków! Pamiętacie chrupki kukurydziane? Kto tak nie robił za łebka? Uwielbiałam chrupki kukurydziane. Widziałaś kiedyś nosorożca? Moja mama kupowała takie ogromne worki tego. No, przepraszam. Przesuń się! I ty myślisz, że tak znajdziesz? Zaczy się, aby dobrze? Kurde! Przestań! Stop! Czas na kolejną atrakcję, która wyrzuci więcej oczek na kostce, wygrywa. Pinki pierwsza. Dobra. Mam 10. 10. Czyli Pinki wygrywa na wiusieńki worek i ma też minutę
czasu na to, żeby napakować sobie świstaszki. Czy mogłabyś odejść? Mogłabym. Dobra, Pinki, czas na pedikur. Bezczelna. Jak zarobię te 500 zł, to cię zabiorę na pedikur. No. Pedikur. Nawet mani, peni. Dobra, 3, 2, 1, start. Sprawdźmy, nie działa twoja ta taktyka. Okej, to chyba na pewno nie będę miała. Nie, Krystian, to jest strasznie niedobre. Dobra, poczekaj, mam troszkę już. Chodź. Dobrze ci idzie. O, ale czy to jest taki patent? Dobra, czekajcie, zobaczymy, czy to jakoś tak pójdzie dobrze. 30 sekund za tobą. Dobra, patrzcie, ile mam. Kurde, Pinki. 4, 3, 2, 1, koniec. Dobra, mam chyba trochę więcej niż 300. Jesteście gotowi? Ja jestem gotowy do sprawdzenia. Świstaszek! Proszę, bądź tutaj. Proszę! Ja cię przytulam. Nie, chyba to nie ma szans. Nie udało się Pinki znaleźć świstaszka, więc lecimy jeszcze raz. Na bombę! Dawaj, to jest niesamowita. Zróbmy układ. Będziemy szukać razem, w sensie ja będę szła pierwsza, ty od razu za mną, żeby mnie ominęła, ale dzielimy się na pół. Pierwsza? No to ty pierwsza, ja za tobą i się dzielimy na pół, bo to pamiętajcie, że świstaszek ma dwa orzeszki, nie? Można się podzielić. Dobra, idę na to. Jak ryjówki jakieś. Bardziej krety. Dobra. Justyna. Nie ma. Ty w ogóle nie wsadziłeś tego fistaszka. Jest fistaszek na pewno. Kłamiesz. Ale dlaczego mnie ładujesz w typ? Dawaj, odsłaniamy po kolei. Tutaj? Nie wysypujemy świstaszków! Nie wysypujemy świstaszków! Co jest? Nie? Nie, chyba mam nie. Wrażenia. Dobra, idziemy dalej. Koniec! Czas na kolejną aktywność! Uwaga, teraz się skupcie. Nie szukamy, nie szukamy. Przecież nikt nie szuka, opieram się stop, ręką się musiałam oprzeć wygodnie, żeby mi... Która wyciągnie wyższą kartę, może napełnić sobie w dowolnym czasie dwa worki, ile chce. No i teraz wykładacie we dwie tu na środek. 3, 2, 1, go! Piątka, ósemka, Justyna wygrywa! Dwa worki napełnianie. Zawsze byłam dobra w karty. Bo potrafisz oszukiwać! Moi drodzy, taktyka Pinki. To spod spodu wszystko trzeba wyciągać. Taki gorąc jest, widzowie. Aktualnie w Warszawie mamy 33 stopnie, a jest godzina 14, więc jest mega upał. A te pianki też dają troszeczkę ciepła, co? Nie, w ogóle. Chłodzą. Ibi chodzi i cały czas cię szuka. Hop! Do pomocy. Podobacie się tutaj? Pomożesz mi? Ivi, no, to... Kopiemy. To pies. Kopiemy. Łowiecki. Znajdzie fistaszka. Kopiemy fistaszka. Znalazłam fistaszka! Kto jest fistaszkiem? No co, JJ, napakowałaś dwa wory? No. Idziemy sprawdzić. Słuchajcie, w tym worku na pewno jest fistaszek. No, okej. Okay. Jedziemy z tematem. Czy jest fistaszek? Bądź. Proszę. A niczego nie widzę na razie. Proszę, fistaszku, pokaż się, nie chowaj się, nie wstydź się. Nie trafiłaś z tym workiem. Dawaj kolejny. Dobra, nadzieja w żółtym. Będzie. Myślisz? Ja już chyba straciłem nadzieję, że w ogóle go znajdziecie. Szukamy świstaszka, który jest warty 5 stówek. Jest! Jest świstaszek, wariaci! Brawo, Justyna! Wygrywam w dzisiejszym odcinku. 500 ziko trafia do ciebie. Wymienić też tego świstaszka? Dawaj, na 500 zł? Proszę, bardzo. Także nie! Moi kochani, w dzisiejszym odcinku okazało się zwycięzcą JJ-ka. Pinki w nagrodę pocieszenia dostaje świstaszka. Proszę. Ja bardzo lubię. Także. Jaki geścik ze strony JJ-ki. No ja nie wiem, czy ja mogę. No możesz, nie wstydź się. Dziękuję. Mam nadzieję, że sobie kupicie dużo świstaszków i mam nadzieję, że wszyscy zostawili łapeczkę w górę i subskrybują kanał z dzwoneczkiem. Wbijajcie do Pinki i JJ-ki, Żaka Rogalika. Wszystkie linki macie w opisie. My się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Cześć!